Jak już po autolizie wyciągniemy bagnet i będziemy wyciągać go z pochwy. Zobaczymy, w jakim stanie będzie ostrze i tak dalej. Tutaj mamy po prostu wodę z kretem, a tu jest cały bagnet zawinięty drutem aluminiowym. Widać, że już połowa tego drutu zeszła. Teraz trzeba to odwinąć, ostukać młotkiem i wyczyścić szczotką na wiertarce. Potem wódek i delikatnie stukanie, co by postarać się nie uszkodzić tej pochwy. Jak widać, zapach nie nam odpada. Chyba będzie zdrowa pochewka. I praktycznie stalowe przedmioty po każdej autolizie trzeba troszeczkę ostukać. Potem najlepiej na szczotę na wiertarce. I na koniec wódekiem albo czymś podobnym. Nawet przetracowanym olejem natrzeć przedmiot, żeby nie rdzewiał. Po wstępnym stukaniu tak on się nam prezentuje. Jak widać, co miało odpaść, to raczej odpadło. Niestety, o, tu już nam się pokazały dziury. Także metal już był trochę, to się mówi, słaby. Idziemy na szczotę, na wiertarkę. No i spróbujemy go wyjąć, nie? Jesteśmy już w wyrazu i takim sprzętem będziemy to czyścić. Bagnet po wyczyszczeniu na szczocie na razie tak wygląda. Jak widać, trochę dziurek powychodziło. To najgorzej wygląda. No ale to są przedmioty, co mają ponad 70 lat, prawda? Nie ma co za wiele oczekiwać od stali. W tym przypadku cienkiej dosyć pochwy. Za dużo. I teraz tak. Teraz zajmiemy się rozruszaniem tutaj, o, tego zatrzasku. Podłączenia pod karabin. Słuchajcie, w środku jest sprężynka, także najlepszym sposobem jest po prostu w ten tutaj nam cycek wystający parę razy uderzyć. Przykać wódekiem i znowu parę razy uderzyć. A zacznie się ładnie ruszać. Teraz wam zademonstruję, w jakim przypadku ja go uruchamiam. Na sam początek spsikamy sobie to wódekiem. Do środka trochę. Zaraz będziemy pochwę wyciągać, także ją lepiej też spsikać. No dobrze. Bierzemy mały młoteczek i
zaczynamy go troszeczkę stukać. Teraz można trochę bagiem cichnąć znowu. Już widać, że nam wszedł do środka. A, już mi młotek odbija, także czuję, że sprężynka już działa. I się ładnie pracuje sobie. Teraz wam pokażę kolejną ciekawostkę. Jak już zatrzask uruchomiliśmy, podejrzewam, że mało osób o tym wie. Na bagnecie w paru miejscach mieliśmy numer seryjny. Między innymi bodajże tu był na pochwie. Na ostrzu mamy, tu będzie. Jak wyjmiemy, to pewnie pokażę. Z drugiej strony natomiast na ostrzu będzie producent. No i mamy na zatrzasku. Tylko gdzie? Patrzcie, tu był. O. Nie wiem, czy będzie widać. Coś tam widać. O, 1282 numer seryjny. I obok mamy gapę, ale już słabo widoczne. Taka ciekawostka. No dobrze, to teraz spróbujemy bagnecik wyciągnąć z pochwy. Zatrzask jest sprawny. Standardowo troszkę WD-ka. Spróbujemy najpierw się pochiłować chwilę. Może bez wkręcania w imadło wyjdzie. Nie da rady. Magnecik mamy wkręcony. Trzeba pamiętać, żeby go z umiarem wkręcić, żeby pochwa nie pękła. No to spróbujmy, może wyjdzie. Słuchajcie, słychać, że się rusza już ostrze. Zaraz tam wyjdzie. Kręcony. Trochę się pobawiłem z nim. Już nam się, jak widać, trochę rusza. Trzeba z nim się dalej pobawić. Ale jeszcze chwila i wyjdzie. I ostrze nam wychodzi. O. No na razie to słabo to wygląda. No ale przeczyśćmy na wiertarce i zobaczmy. Na wiertarce tak on się prezentuje. Na razie to prawda, to on słabo wygląda, ale będą z niego jeszcze bagnety. Ma dużo takiego nalotu. I teraz są dwie opcje: albo stukać to i czyścić, albo autolizę zrobić. Ale w przypadku zrobienia autolizy jest taki minus, że jak ostrze ma oksydę, to ta oksyda nam w autolizie zajdzie niestety. Ja wybiorę chyba stukanie i czyszczenie. Po stukaniu i oczyszczeniu tak nam się prezentuje ten bagnet i jego ostrze.
No lepiej raczej niestety nie będzie. A też te stukanie ostrza to monotonna praca. Niestety numeru nie widać. Procent dziwny jakiś EUE. Zakonserwować budekiem i na półeczkę.